Nazywam się Adrian Słowik, spotkaliśmy się już w tej sali w piątek. Teraz opowiemy sobie troszeczkę o innym temacie. Stworzyliśmy jako Shoper sklep z aplikacjami dla deweloperów. I troszeczkę chciałbym Wam opowiedzieć właśnie o tym, po co nam sklep z aplikacjami, jak się do tego zabrać, jakie problemy mogą wystąpić podczas implementacji takiego sklepu, zwłaszcza związane z bezpieczeństwem takiej aplikacji, z wydajnością naszego systemu. Po co nam w ogóle sklep internetowy, no, sklep dla aplikacji, dla takich sklepów? Mamy bardzo dużo różnych partnerów. Część z tych partnerów już jest zintegrowana, część z tych partnerów bardzo chciałaby się zintegrować, ale my na to nie mamy czasu. Mamy też sytuację taką, że część naszych resellerów chciałaby sprzedać komuś sklep internetowy, ale chciałaby do niego dodać jakąś funkcjonalność i to nie zawsze jest takie proste. Mając na uwadze właśnie prostotę rozszerzania możliwości takiego sklepu, żeby można było sobie to zrobić również samodzielnie i ewentualnie przez to, że coś takiego napisaliśmy, jeszcze na tym zarobić, no to stwarza to pewne większe możliwości dla samych deweloperów i programistów. Co może taka aplikacja zrobić? Taka aplikacja jest w stanie wstrzyknąć kawałek kodu HTML do samego sklepu, dzięki czemu mamy fragmencik JS-a na przykład na froncie naszego sklepu, gdzie możemy sobie popracować, dodać jakiś event JS-owy, odebrać jakiś klik w button, coś w tym stylu, zmienić w ogóle funkcjonalność naszej aplikacji, którą my dostarczamy domyślnie. Możemy sobie w ramach aplikacji zdefiniować webhooki. Czym jest webhook? Ktoś słyszał w ogóle o czymś takim? W momencie, kiedy wystąpi jakieś zdarzenie w naszej aplikacji, przykładowo zostanie złożone nowe zamówienie, istnieje taka funkcjonalność pozwalająca nam dodać adres URL, na którym my będziemy wysyłać informacje, co w tym zamówieniu jest zawarte, co się właściwie stało. Takich webhooków mamy kilka. Dodawanie zamówienia, edycja zamówienia, dodawanie produktu, edycja takiego produktu, usunięcie produktu, usunięcie zamówienia. Jest ich tam kilka. Jak to działa? Taki nowy obiekt jest po prostu tworzony w naszej aplikacji. Informacje o tym obiekcie wysyłane są po prostu zwykłym requestem HTTP na podany adres. Ktoś integrujący się z nami może coś z tym obiektem zrobić w momencie, kiedy on powstał. Taki request HTTP, najzwyklejszy get na podany adres URL. Dane zawarte w ciele takiej wiadomości będą zawierały JSON-a lub XML-a, w zależności od tego, co sobie wybierzemy, z informacjami zawartymi w tym naszym obiekcie, który został stworzony. Albo będą to dane zamówienia, albo będą to dane produktu i tak dalej. Poza takimi prostymi informacjami mamy jeszcze kilka nagłówków. I te nagłówki zapewniają nam pewną integralność dla aplikacji dewelopera i dla naszego sklepu. W tych nagłówkach będziemy mieli między innymi właśnie identyfikator takiego sklepu, identyfikator naszego webhooka, informacje o tym, z jakiego sklepu wyszło takie zamówienie, jeśli ktoś nie zna jeszcze takiej domeny. Mamy hasza. Ten hasz jest dosyć istotny. Pozwala nam podpisać webhooka. W momencie tworzenia webhooka deweloper może podać coś w stylu hasła i wszystkie dane zawarte w webhooku są sklejane z tym hasłem, tworzona jest z tego suma kontrolna, wysyłamy to razem. Po drugiej stronie można sobie sprawdzić poprawność tej informacji, czyli nie przesyłając hasła po tym naszym requestie, możemy określić, czy my jesteśmy autorem tej informacji, czy też ktoś próbuje do waszego systemu takiego webhooka samemu zeskamować. Poza webhookami, poza zwykłym wklejaniem HTML-a jest też system takich hooków, takich linków w panelu administracyjnym naszego sklepu. Jest ich ponad 200. Tych linków jest dosyć sporo w różnych dziwnych miejscach. Na przykład na liście edycji różnych obiektów możemy sobie dodać taki link, który
gdzieś będzie prowadził. Ten link może się otworzyć na nowej stronie, ten link może się otworzyć na warstwie i albo do każdego obiektu w ramach jego akcji, albo do multiakcji dla wielu obiektów jednocześnie, albo w jakimś konkretnym miejscu po prostu w systemie, możemy taki link dodać. Tak jak wspominałem, jest ich ponad 200. Po kliknięciu w coś takiego przechodzimy do strony, gdzie mamy iframe'a. Ten iframe ładowany jest już z systemu naszego dewelopera. W ramach takiego iframe'a możemy sobie wykorzystać bibliotekę, którą przygotowaliśmy w JavaScriptie do tego, aby wywoływać odpowiednie zdarzenia naszej aplikacji. W tym iframe'ie może deweloper wyświetlić cokolwiek, dostarczyć nową funkcjonalność, której do tej pory nie było. No i tu pojawia się pewien problem. Jako że iframe ładowany jest z innej domeny, no to ogranicza nas troszeczkę same origin policy i żeby taki deweloper swoim kodem mógł wywoływać metody naszego interfejsu, w JavaScriptie przygotowaliśmy odpowiednie API. Można go sobie odpowiednio używać. Samo wywołanie tej ramki również nie jest takie proste. Mogłoby się zdarzyć, że ktoś będzie próbował znowu zeskamować takie wywołanie, pobrać informacje od was, od dewelopera, udając request prawidłowy ze sklepu. No i tu też mamy kilka dodatkowych informacji. Identyfikator naszego sklepu, informacja, gdzie ten link tak naprawdę został wywołany. Aktualny czas, w ramach którego to wywołanie nastąpiło. Hash zawierający odpowiednie dane przedstawione wyżej, plus właśnie hasełko utworzone podczas tworzenia aplikacji w naszym App Store. Tylko my znamy to hasło i tylko deweloper zna to hasło. Więc znów możemy zbudować z pomocą funkcji hashHamac i algorytmu 512 odpowiedni hash, dzięki któremu będziemy w stanie porównać, czy request pochodzi z naszej aplikacji, czy też został po prostu stworzony przez kogoś innego, kto chciałby podglądnąć tylko wasze dane, ukraść jakby informacje na ten temat. Biblioteka, o której wspomniałem wcześniej, biblioteka w JS-ie, relatywnie prosta, zawierająca kilkanaście metod. Żeby sobie ją zainicjalizować, trzeba sobie ją po prostu do swojego frame'a ściągnąć, zainicjalizować metodą init nasz obiekt i będzie sobie można z tym naszym obiektem już pracować. Metod mamy kilka. Możemy się dostosować rozmiarem ramki do aktualnego rozmiaru waszej strony wewnątrz. Możemy włączyć monitora takiego rozmiaru, jeżeli wasz rozmiar okna jest dynamiczny, to automatycznie nasz JavaScript jest w stanie coś takiego śledzić. Tego monitora można wyłączyć, można się przyłączyć na pełny ekran, można z tego pełnego ekranu ucieknąć. Mamy Flash Messengera, mamy możliwość wysyłania alertów, potwierdzeń, zwykłych takich JavaScriptowych, obrandowanych jakby w naszym interfejsie komunikatów. Wszystkie te metody właśnie wykorzystywane są po to, aby zespolić jakby interfejs aplikacji, którą dostarcza deweloper, z interfejsem, który jest dostarczony w samym sklepie internetowym. Stąd też wygląda to tak, jakby rozszerzenie napisane przez dewelopera było po prostu tak jakby natywnie dostarczone. Wygląd będzie taki sam. Sam fakt, że wysyłamy sobie jakieś informacje do dewelopera, to czasem za mało. Więc mamy też API pozwalające deweloperom po prostu pobierać informacje, wymieniać je ze sklepem. API restowe, o którym jeszcze będziemy sobie mówić później. Wiele problemów, o tym, o czym powiedziałem, może zostać wykorzystanych do tego, aby taki sklep internetowy spróbować zaatakować. Możemy mieć dewelopera, który
będzie chciał wykorzystać fakt, że dostał się do sklepu internetowego, ktoś przejął jego projekt, teraz będzie próbował zrobić różne dziwne, złe rzeczy z naszymi klientami. Mamy więc ryzyko ataku XSS na nasze strony, bo pozwoliliśmy komuś wstrzyknąć kawałek HTML-a do naszej aplikacji. Jak już wyślemy jakieś dane webhookiem, szczegóły zamówienia, no to nie mamy tak naprawdę pewności, czy po drugiej stronie cały czas jest przetwarzane w taki sposób, w jaki powinno. Gdyby deweloper chciał nagle zmienić adres URL, na który te webhooki zostają wysyłane, to nie mielibyśmy kontroli jakby nad tym, co się dzieje. Więc jest to szereg problemów, które trzeba było w jakiś sposób rozwiązać. Czasem też tak bywa, że deweloper pisząc rozszerzenie do aplikacji chciałby, aby pewien link był dostępny tylko dla użytkowników posiadających pewne uprawnienia. Po co każdy z użytkowników administratorów sklepu internetowego miałby mieć dostęp na przykład do raportu z jakiegoś systemu fakturowania, a taki link można sobie zagnieździć właśnie w sklepie. Więc tutaj też konieczność kontroli jakby uprawnień w naszym panelu administracyjnym jest pewnym problemem. No i API. Jak kontrolować dostęp aplikacji do takiego restowego API? Kilka takich problemów już jest rozwiązanych na etapie samego definiowania aplikacji, na etapie samego dodawania aplikacji. Mamy taki formularz, w ramach którego możemy sobie wstrzyknąć ten kod HTML, który nas interesował, zdefiniować webhooki, jakie chcielibyśmy, aby do tej naszej aplikacji zostały wysyłane, zdefiniować sobie zakresy uprawnień, jakie chcielibyśmy, aby nasza aplikacja po API mogła, jakie akcje może wykonywać. No i możemy sobie dodawać linki do tego naszego panelu administracyjnego, sprecyzować, ile ich ma być, gdzie one się mają znajdować. Więc wszystkie takie informacje deweloper podaje tak jakby w formularzu dodawania aplikacji do App Store'a. Mamy więc prosty formularz ze snippetami, powolny HTML, który można tutaj wstrzyknąć, definiowanie webhooków, adres URL, gdzie będziemy wysyłać naszego webhooka, jakie zdarzenie ma zostać wtedy wykorzystane, format, jaki chcielibyśmy otrzymać, JSON lub XML. No i ten nasz secret, to nasze hasło pozwalające nam tego hasza później sprawdzić, czy on pochodzi ze sklepu, czy też nie. Możemy tworzyć linki do panelu administracyjnego. Tutaj też mamy szereg opcji. Będzie to nazwa naszego linka, adres URL, gdzie ten iframe powinien kierować. Mamy informację o tym, gdzie ten link tak naprawdę powinien się znaleźć, czyli na przykład w zamówieniach na liście, tam, gdzie jest nagłówek. Czy otworzyć go na warstwie, czy otworzyć go na nowej stronie w naszej przeglądarce i jakie uprawnienia musi mieć administrator, żeby móc taki link w ogóle wyświetlić i wykorzystać, kliknąć w niego. W ramach scope'ów, czyli uprawnień, jakie możemy nadać sobie do naszego API, no to tutaj też sytuacja jest relatywnie prosta. Po prostu wybieramy sobie moduł, jaki nas interesuje i zakres uprawnień, czy chcemy coś dodawać, czy może jeszcze edytować, wyświetlać, usuwać. Po dodaniu takiej aplikacji, tak naprawdę aplikacja czeka na weryfikację. Więc szereg problemów typu, gdzie webhook jest wysyłany, jaki kod HTML jest wstrzykiwany naszemu klientowi, sprawdza to człowiek. No i w ramach takiej weryfikacji no mamy pewność, że w kodzie snippeta nie będzie żadnego kodu JS, który będzie chciał na przykład kraść ciasteczka i wysyłać je do jakiejś innej strony. Po dodaniu aplikacji mamy dwie takie informacje bardzo istotne, dwa takie hasze. Jeden hasz będzie używany przez dewelopera do komunikacji z nami, a drugi hasz będzie wykorzystywany przez nas do komunikacji z deweloperem. Dzięki temu będziemy mogli podpisywać sobie requesty i dzięki temu mamy pewność, że nie mamy żadnego ataku man in the middle. Nie będzie sytuacji takiej, że będzie można wykorzystać atak cross-site request forgery w ramach komunikacji z
naszym sklepem do Was lub dewelopera do naszego App Store'a. Co robimy w ramach takiej weryfikacji jeszcze, tak jak wspominałem? Sprawdzamy sobie te snippety, które deweloper jakby dodaje do naszego systemu. Sprawdzamy sobie informacje o tym, czy aby na pewno zasadne jest wykorzystanie webhooka do jakiejś integracji. No i sprawdzamy sobie, czy ktoś czasami w tej swojej aplikacji nie chciałby za dużo uprawnień. Może akurat w jego aplikacji nie jest to potrzebne, żeby miał dostęp do zarządzania webhookami w całym systemie. Jeżeli coś się nie zgadza, no to skontaktujemy się i powiemy, o co chodzi. Jeżeli wszystko jest ok, taka aplikacja jest akceptowalna. Trafia do App Store'a. I tu jest kolejny problem, jaki jest tak naprawdę obecny tylko i wyłącznie na rynku polskim. Mamy aplikację i ktoś w sklepie internetowym, posiadający sklep internetowy, chciałby tej aplikacji użyć. Jeżeli jest darmowa, sytuacja jest prosta. Klika instaluj i aplikację mu instalujemy. Jeżeli nie jest darmowa, a pozwalamy na to, aby taka aplikacja posiadała opłatę instalacyjną, posiadała opłatę abonamentową, tu się zaczynają schody. Jak zrealizować płatność za aplikację? W Polsce mamy taki dziwny system. Nazywa się Elixir. Jak ktoś chciałby płatnością online albo czymś innym zapłacić nam za aplikację, to my nie otrzymamy informacji o tym synchronicznie w momencie, kiedy my wysyłamy request o płatność. Taki użytkownik zazwyczaj, używając systemu płatności w Polsce, po tym jak kliknie sobie kup, trafia do systemu płatności, stamtąd trafia pewnie do banku, realizuje przelew, dostaje prostą informację, że ok, coś się stało i teraz czekamy. W Polsce działa to niestety tak, że wszystkie systemy płatności wysyłają informacje asynchronicznie po jakimś czasie, że płatność została zrealizowana. Gdybyśmy obsługiwali karty kredytowe, które niestety w Polsce nie są jeszcze aż tak wykorzystywane na szeroką skalę, no to moglibyśmy mieć informację od razu, że coś zostało opłacone. Niestety u nas to tak nie działa, więc model, jaki istnieje na świecie do sklepów z aplikacjami, tu się nie sprawdzi. Mamy więc, dostosowaliśmy się do systemu płatności. Gdy użytkownik nam zapłaci, my go tylko informujemy, że będziemy oczekiwać na płatność. Jak z systemu płatności przyjdzie do nas informacja o tym, że dana płatność została zrealizowana, no to wtedy tak naprawdę zainstalujemy naszemu klientowi aplikację i poinformujemy dewelopera o tym fakcie. I żeby być fair w stosunku do deweloperów, żeby oni też mieli kontrolę nad tym, co się tak naprawdę dzieje, bo to jest ich aplikacja sprzedawana w naszym systemie, za każdym razem, kiedy dojdzie do takiej płatności, deweloper jest odpowiednio informowany o tym requestem HTTP do czegoś, co nazwaliśmy sobie system billingowy. Taki system billingowy można sobie w bardzo prosty sposób zaimplementować. Można też ewentualnie użyć kodu, który przygotowaliśmy i jest dostępny do pobrania. Co taki system billingowy robi? Będzie przechowywał sobie informacje o tym, jakie aplikacje zostały zainstalowane w jakich sklepach. Będzie odbierał informacje od naszego systemu o tym, że nowa aplikacja została zainstalowana, o tym, że płatność nastąpiła, że abonament został przedłużony lub ktoś taką aplikację usunął. Kilka informacji, które tak minimalistycznie trzeba by sobie przechowywać. Informacje o tym, jaki sklep, do jakiej aplikacji jest przypisany, token dostępu do API do tego sklepu, ewentualnie refresh token, który będzie potem służył nam do tego, aby taki token dostępu odzyskać. W ramach tego systemu billingowego 4 takie komunikaty wysyłane od nas. Opłacenie aplikacji, opłacenie abonamentu aplikacji, instalacja aplikacji i moment usunięcia aplikacji. To wszystko jest wysyłane tak naprawdę synchronicznie w momencie, kiedy te zdarzenia następują.
Żeby sobie z takim sklepem móc rozmawiać, wykorzystaliśmy AOF 2.0 do uwierzytelniania. Tylko że jeżeli ktoś z was zna standard, to AOF 2.0 działa mniej więcej tak. Dostajemy taki AOF code podczas instalacji aplikacji. Ten AOF code, jakiś kod, musimy wymienić na token dostępu, odpowiednio autoryzując się w systemie. Ten token dostępu potem może być wykorzystywany do tego, aby po REST realizować jakieś requesty, wykonywać je w ramach naszego API. AOF 2.0 nie precyzuje dokładnie, jak token, jak taki kod, AOF code można zdobyć. Istnieje jedna funkcjonalność, którą jakby wszystkie takie systemy zazwyczaj implementują. Robimy request do jakiegoś systemu, tam użytkownik potwierdza, chciałbym udostępnić tej aplikacji jakieś informacje i wtedy aplikacja z powrotem ten AOF code dostaje, może go na ten token zamienić. W naszej sytuacji, jako że płatność następuje asynchronicznie z opóźnieniem, w momencie instalacji aplikacji my ten AOF code dopiero generujemy i wysyłamy do dewelopera. Wtedy właśnie deweloper może go sobie na taki token dostępu zamienić. Taki AOF code właśnie dostarczany jest w komunikacie wysyłanym zwykłym postem na adres naszego systemu billingowego u dewelopera. Każdy z takich komunikatów znów posiada hasza. Hasza budowanego z pomocą algorytmu hash hamak, hasha 512. W jaki sposób jest to realizowane? Bierzemy wszystkie parametry, które wysłaliśmy, sortujemy je zgodnie z nazewnictwem kluczy i nie URL encoded, po prostu ich wartości i klucze odpowiednio ze sobą konkatenujemy, doklejamy wszystkie nasze parametry razem i z pomocą właśnie hashhamak budujemy sobie hash, który chcielibyśmy sprawdzić. Wystarczy je porównać. Mamy pewność, że informacja została wysłana z naszego systemu, a nie w ramach jakiegoś ataku cross-site request forger. W ramach naszego AOF 2.0 mamy zaimplementowane właśnie wymianę takiego AOF code'a na token dostępu i zabawę z naszymi tokenami dostępu. Jak to wygląda? Aby sobie taki token dostępu uzyskać, AOF code uzyskany z komunikatu instalacji aplikacji, trzeba sobie wysłać na odpowiedni adres. Na odpowiedni adres konkretnego sklepu internetowego, z którym właśnie chcielibyśmy się zintegrować, ponieważ zainstalował aplikację. Tutaj zwykły AOF Basic do tego, aby kod aplikacji podać, secret nadany podczas dodawania aplikacji i AOF code jako parametr post wysyłany do razem z tym requestem. W efekcie powinniśmy otrzymać odpowiedni access token, refresh token, czas, jak długo ten token będzie żył i informacje o tym, jaki zakres uprawnień dla tego tokena jest przydzielony. Taki token ma swój czas życia. Po to, żeby zwiększyć troszeczkę bezpieczeństwo. Po tym, jak ten token będzie wygasał, można użyć refresh tokena, który jest 2 razy dłuższy niż sam token dostępu, żeby uzyskać nowy token dostępu. Ta funkcjonalność też jest wykorzystywana w innym przypadku. Jeżeli baza dewelopera zostanie skompromitowana i deweloper nie jest pewny, czy dostęp do API sklepów nie jest zagrożony, powinien wszystkie tokeny automatycznie odnowić z użyciem tego refresh tokena. Dostanie nowe i w ten sposób prawdopodobnie zminimalizuje ryzyko jakby wycieku w swoim własnym systemie i eskalacji problemu. Jak później z użyciem takiego tokenu dostępu wykonać coś po naszym API? No robimy zwykłe restowe zapytanie do naszego systemu i jako nagłówek przekazujemy sobie zgodnie z AOF 2.0 informację o tym, że posiadamy odpowiedni token Authorization Bearer i tutaj token, który otrzymaliśmy podczas wymiany AOF code'a. Coś takiego już pozwoli nam wykonywać request.
w ramach naszego systemu billingowego, tak żeby nie zmuszać deweloperów do tego, aby implementowali to za każdym razem, mamy przygotowany taki specjalny kawałek kodu, taką bibliotekę, która już odbiera takie komunikaty, wystarczy sobie coś takiego zainstalować u siebie, podpiąć się do zdarzeń, które tam występują ze swoim kawałkiem kodu lub wykorzystać przykład, który został udostępniony i w ten sposób bardzo szybko postawić taką aplikację nasłuchującą na te komunikaty, które wysyłane są z naszego systemu. Wtedy wystarczy sobie odebrać te parametry, zapisać gdzieś w bazie danych, pracować z nimi, aktualizować fakt, że na przykład subskrypcja została przedłużona, usuwać informacje o swoim kliencie w momencie, kiedy aplikację odinstaluje. Mając takie API powiązane z RESTem i mając 10 tysięcy sklepów internetowych, jak nagle mamy dewelopera, który będzie chciał po tym API z każdym tym sklepem rozmawiać, to będzie pewien problem związany z wydajnością. Jak to rozwiązać? Istnieje taki przyjemny algorytm, który się nazywa Leaky Bucket. Jeżeli ktoś nie słyszał o Leaky Bucket, działa to następująco. Przychodzą requesty do naszego systemu. Te requesty trafiają do wiaderka. Wiaderko ma pewną pojemność. Po 10 requestów. Wiaderko ma dziurę. Z dziury kapie 2 requesty na sekundę. Jeżeli lejemy za dużo wody do wiaderka, to w końcu się przeleje. Więc jeżeli wykonamy w ciągu pierwszej sekundy 10 requestów, napełnimy wiaderko. Jeżeli w ciągu następnej sekundy wywołamy 3 requesty, w ciągu tej sekundy 2 nam wykapało, więc aktualny licznik to 8, ale my wykonaliśmy 3, więc licznik już ma wartość 11. Jeden request więcej niż pojemność wiaderka. Deweloper otrzyma informację o tym, że swój limit przekroczył i nie może tego requestu zrealizować. Musi poczekać jedną sekundę, żeby móc zrealizować kolejne 2. Leaky Bucket jest wykorzystywany między innymi do kontroli sieci po prostu komputerowych, w jaki sposób można ograniczać ruch pakietów. I ten sam algorytm potem można wykorzystać również do kontroli prędkości i ograniczania jakby aplikacji w dostępie do API RESTowego. W ramach takiego Leaky Bucket, żeby deweloperowi było wygodniej, zwracamy kilka nagłówków z każdym requestem, jaki zostanie do API wykonany. Jaki jest limit dla naszego dewelopera? Niech to będzie 10 requestów, to będzie ta jego pojemność wiaderka. Jaka jest przepustowość, czyli ile requestów na sekundę nasz deweloper jest w stanie zrealizować? Niech to będą 2 requesty na sekundę. I jaki jest aktualny stan licznika? 8, 7. Jesteśmy bezpieczni. Ale jeżeli będzie bardzo dużo, no to otrzymamy odpowiedni błąd i żądanie nie zostanie zrealizowane. Żeby sobie z takim API popracować, również przygotowaliśmy bibliotekę, żeby było wygodniej. Nie trzeba samemu wszystkiego implementować. Całość już jest gotowa i można jej po prostu użyć. Prosty, obiektowy interfejs do tego, aby z naszym RESTem rozmawiać. Kod biblioteki również jest dostępny. No i slajd zachęcający. Jeżeli jest ktoś, kto chciałby się zintegrować, kto posiada aplikację i chciałby wykorzystać grono 10 tysięcy klientów, to taką prostą integrację można napisać i jakby zwiększyć obszar swojej sprzedaży. Jeśli ktoś ma pytania bardziej marketingowe niż techniczne, to zapraszam na developers@shopper.pl. Tam na pewno ktoś odpowie. Jeżeli ktoś jednak ma techniczne pytanie, jak coś zostało zrealizowane, to jest dobry moment.
mogę sam odpalić sobie iframe'a i mogę sam dynamicznie definiować te snippety. Tak naprawdę po zaakceptowaniu aplikacji to już jest kwestia zaufania, bo mogę sobie... Nie. Okej, okay. Odpowiadając na pytanie. Jest taki slajd, w ramach którego edycję aplikacji podzieliliśmy na dwie części. Te dwa przyciski na dole, to jest screen z naszego systemu. Możemy edytować opis naszej aplikacji i nazwę, opis, screeny i tak dalej. To coś od razu trafia do App Store, nie jest weryfikowane. Ale jeżeli będziemy zmieniać ustawienia naszej aplikacji, czyli modyfikujemy snippeta, modyfikujemy webhooki, modyfikujemy linki w naszym systemie, jest to tak naprawdę jest tworzona nowa wersja naszej aplikacji w App Store, która wymaga zaakceptowania przez człowieka. Jeżeli ta nowa wersja zostanie zaakceptowana, to użytkownik w sklepie internetowym dostaje informację. Istnieje aktualizacja twojej aplikacji, wymaga dodatkowych uprawnień. I znowu user musi się zgodzić na to, aby dodać mu kolejnego snippeta. Rozumiem, tylko jest sytuacja. Mam snippeta, który wstrzykuje mi się, nie wiem, w heada, bo chcę dołożyć kod konwersji, tak? I on mi pozwala wstrzyknąć tam, powiedzmy, nie wiem, order ID. Jakąś zmienną, tak? Ja mogę sobie w tą zmienną wstrzyknąć coś, co mi wykona dowolny kod JavaScriptu bez waszej wiedzy. Albo znaczy, nasze snippety nie będą posiadały żadnych dodatkowych jakby zmiennych generalnie. Fakt, jest snippet, który można wykorzystać po złożeniu zamówienia i tam okej, mamy order ID, ale to order ID jest zamieniane tak jakby po stronie PHP, a już w samym sklepie internetowym na liczbę. Więc sam nie dołożysz sobie wartości tego parametru. Snippet jest po prostu pobierany string replace'em, podmieniamy tam w nim placeholdery, to wszystko. Jakieś inne pytanie? Równie niebezpieczne. Tak, nie ma pytań, to zapraszam do integracji i dzięki za prezentację.